Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj w takiej trochę rozczochranej wersji, ponieważ nie mogę jakoś się dogadać dzisiaj z moimi włosami, więc postanowiłam je zostawić takie, jakie są. I dzisiaj, jak to na początku każdego kolejnego miesiąca, czas na ulubieńcy, ulubieńcy listopada. Kolejni ulubieńcy to już będą ulubieńcy całego roku, więc w ogóle jakoś tak szybko wszystko zleciało. No ale tak, dzisiaj ulubieńcy listopada. Jeśli jesteście ciekawi, co mi się spodobało w tym miesiącu, to zapraszam do oglądania. Zacznę od rzeczy z pielęgnacji, ponieważ jest tylko jedna i jest to maska do włosów z Kalosa, bananowa. Ja ją pokazywałam ostatnio w holu. Ona tak pięknie pachnie, tak, troszkę chemicznie, troszkę tak nie do końca takim prawdziwym bananem, ale jeżeli czujecie, znaczy jeśli ją wahacie, to wiecie, że to chodzi o banana. Ona mi się kojarzy z Haribo, chyba są takie żelki bananowe, czy z jakiejś innej właśnie firmy. I właśnie ona mi się kojarzy z dzieciństwem i z tymi żelkami. Bardzo fajna maska, którą ja stosuję bardziej jako odżywkę do włosów, czyli po prostu po umyciu włosów nakładam ją na włosy i zostawiam na jakieś 3 do 5 minut, kiedy akurat w tym czasie na przykład zmywam makijaż czy myję twarz. No i potem ją zmywam. Ona sprawia, że moje włosy są miękkie w dotyku, nie kołtunią się, to najważniejsze. I też właśnie bardzo ładnie pachną. Ten zapach utrzymuje się około jednego dnia po umyciu włosów. Natomiast no, utrzymuje się, jak umyjemy włosy, to czuć właśnie ten zapach bananowy na włosach, co mi osobiście nie przeszkadza, bo bardzo ten zapach lubię. To jest 275 ml, cena 7 zł. Są jeszcze te maski litrowe, które litrowa kosztuje chyba około 12-13 zł. Jeśli się Wam spodoba, to warto wtedy kupić duże opakowanie, natomiast ja wybrałam takie mniejsze, bo lubię zmieniać te maski, także tą maskę bananową bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz to będzie rzecz nie kosmetyczna, ale też z tym tematem kosmetycznym troszkę związana. To będzie takie akcesorium, tak się mówi. Jest to maska na oczy. Ja swoją kupiłam w Rossmanie. Ona kosztowała jakieś 7-8 zł. Kupiłam ją ze względu na to, że czasami jak mam na rano, to kładę się wcześniej spać. I czasami moja strona na przykład jeszcze nie śpi, ogląda telewizję albo coś i gdzieś mi tam migają po prostu światła i ja zauważam, że ostatnio przez to nie mogę zasnąć i właśnie w takie dni nakładam tą maskę na oczy. W listopadzie było kilka takich dni właśnie, kiedy ta maska bardzo fajnie się u mnie sprawdziła. Też raz policja stanęła gdzieś niedaleko i miała włączonego koguta i po prostu przez okno mi migały te niebieskie światła ich. I też właśnie wtedy fajnie się spisała ta maska, bo nie wiem czemu, po prostu jak gdzieś mam, właśnie gdzieś się świeci światło, to nie mogę zasnąć, chyba że jestem naprawdę tak bardzo wymęczona i właśnie ostatnio troszkę, że tak powiem, się doprowadzam do tego stanu, żebym była bardzo zmęczona, gdzie tylko przyłożę głowę do poduszki i od razu zapadam w sen. Natomiast czasami się zdarza, że na przykład właśnie tak jak mam dzień wolny, dzień wcześniej i następnego dnia muszę iść na rano do pracy, to w dzień wolny akurat się tak nie męczę zazwyczaj i następnego dnia mam właśnie, tej nocy mam problem ze spaniem i wtedy właśnie każdy jakiekolwiek właśnie światło czy coś mi przeszkadza i nie jestem w stanie zasnąć, więc wtedy właśnie sprawdza fajnie się ta maska. Można kupić jakąś taką inną fajną maskę na przykład pewnie, nie wiem, z Victoria's Secret, oni pewnie mają, lub z jakichś innych firm, typowo właśnie takich z piżamami do spania. Natomiast ja kupiłam taką najzwyklejszą w Rossmanie i się fajnie u mnie sprawdza. Także jeśli macie właśnie problemy z zaśnięciem, kiedy coś się świeci, to polecam taką maskę na oczy. Ja ją mam bardzo luźno tutaj ustawioną, żeby ona mi się tu nie wpijała ani w tutaj boki twarzy, bo przez to czuję dyskomfort i nie jestem w stanie zasnąć. Więc ona jest tutaj taka luźniejsza, po prostu zakładam sobie na głowę, tutaj na oczy i tak, żeby się trzymała, natomiast żeby się nie wbijała w moją twarz. Przez co mi nie przeszkadza i jestem w stanie z nią zasnąć. I teraz rzeczy kosmetyczne, kosmetyczni ulubieńcy z kolorówki. I to będą trzy rzeczy, które Wam pokazałam też w ostatnim holu.
Bo właśnie ostatnio przez listopad używałam, testowałam i fajnie się mnie sprawdziły, dlatego chcę Wam je polecić. Pierwsza rzecz to będzie podkład do twarzy, podkład Lasting Finish 25 godzin z Rimmela. Tak jak mówiłam, w holu nie wiedziałam, czy będę z niego zadowolona, natomiast jestem bardzo z niego zadowolona. On daje takie średnie krycie. Małe no to nie jest, to jest raczej takie średnie krycie. Gdzieś jakieś te przebarwienia pojedyncze jest w stanie zakryć, natomiast większych niedoskonałości nie zakrywa. Natomiast ja właśnie przez to go polubiłam, ponieważ ostatnio no miałam po prostu, powiem szczerze, miałam dość Revlonu Color Stay, bo był ciężki i mocno kryjący i w ogóle chciałam coś lżejszego. Co też lżejszego, ale co też będzie się utrzymywało długo na mojej twarzy, bo nie będę ukrywać, że Revlon Color Stay cały dzień był w stanie prawie nienaruszonym, był w stanie się utrzymać na mojej twarzy. Dlatego zakupiłam ten podkład i faktycznie utrzymuje się na mojej twarzy przez cały dzień. Zaczynam się świecić już po kilku godzinach, ale to już któryś raz powtarzam, że no niestety, moja twarz taka jest, jeśli nie będę miała produktu dobrze matującego, no to na cały czas się będzie świecić. Dlatego tego podkładu oświecenie skóry w ogóle nie winie. Natomiast bardzo właśnie mi się podoba to, że mimo że się świecę i moja twarz wydziela sebum, on nie spływa z mojej twarzy, tylko się na tej twarzy utrzymuje prawie cały dzień, no bo tutaj też nie mogę mówić, że cały dzień, bo czasami mój dzień trwa 18 godzin, czasami makijaż mam na twarzy tylko 8. W każdym razie no on to przez te 8 minimum godzin fajnie właśnie się utrzymuje, później to już tak troszkę właśnie może się ściera w niektórych miejscach, natomiast mimo wszystko gorąco polecam, jeśli właśnie zależy Wam na podkładzie o średnim kryciu, które się długo utrzymuje na twarzy. Druga rzecz to będzie maskara do oczu z Maybelline, przepraszam, zamyślałam się, z Maybelline Lash Sensational. Tak jak też w holu mówiłam, ja słyszałam dużo dobrego o tej maskarze i postanowiłam ją wypróbować. Nie będę ukrywać, że po pierwszym użyciu byłam, no nie byłam zadowolona, ponieważ bardzo posklejałam moje rzęsy. Okazało się, że konsystencja jest bardzo, ale to bardzo wodnista, przez co trzeba było z nią uważać, natomiast teraz już przeschła i bardzo fajnie się sprawdza. Ona ma taką wygiętą szczoteczkę z takimi tutaj u góry dłuższymi włoskami, na dole takie króciutkie. Właśnie używam tej, głównie tej części z długimi włoskami. Fajnie jeśli delikatnie tuszujemy, to ona fajnie wyczesuje te rzęsy, nakładając właśnie tą maskarę, natomiast też można z nią przesadzić. Jeśli nałożymy o jedną warstwę za dużo, to już może być po prostu taki efekt posklejanych, bardzo nieładnych rzęs. Natomiast dwie warstwy, tak jak ja nakładam, są bardzo fajne, fajnie pogrubiają i wydłużają właśnie te rzęsy, jednocześnie tak delikatnie je podkręcając. Także jeśli macie okazję, też gorąco polecam wypróbować tą maskarę. Ona też raczej cały dzień się utrzymuje na moich rzęsach, kiedy moje oczy są zmęczone i mocno mrugam, znaczy dużo mrugam, i też kiedy łzawę mi oczy, no to niestety ona mi się tutaj odbija w zewnętrznym kąciku. Natomiast jeśli jest spokojny dzień, kiedy jestem wyspana i nie płaczę, czy właśnie moje oczy nie łzawią, to ona spokojnie cały dzień się utrzymuje w stanie nienaruszonym. I też nie zauważyłam, żeby się kruszyła, jedynie co to właśnie, tak jak mówię, delikatnie się czasami odbija w zewnętrznym kąciku oka, ale to też nie jest codziennie, więc to chyba po prostu zależy od tego, czy moje oczy akurat w tym dniu łzawią, czy nie. I ostatnia rzecz w tych ulubieńcach to będzie kredka do brwi. Ja przyznam szczerze, że tak teraz patrząc z perspektywy czasu, ja nie wiem, dlaczego ja się bawiłam w cienie do brwi w makijażu na co dzień, bo oczywiście w makijażu okazyjnym, kiedy chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, jak najbardziej cienie są, do brwi są wskazane. Natomiast w makijażu dziennym, kiedy się śpieszymy, to ja nie wiem, czemu ja się w ogóle do tej pory właśnie, tak jak mówię, bawiłam w cienie, kiedy jest coś takiego jak kredka do brwi, która po prostu w tempie ekspresowym jest w stanie nam pomóc w wypełnieniu brwi. No i ja tutaj akurat mam Maybelline Brow Satin w odcieniu Dark Brown. Ten kolor jest troszkę za ciemny dla mnie, dlatego przy następnej okazji chyba kupię kolor jaśniejszy. Natomiast jeśli delikatnie podkreślimy brwi i fajnie je wyczeszemy, to tutaj
jakoś ten efekt jest, że tak powiem, znośny. Natomiast to, co mnie zaskoczyło w tej kredce, to, że ona bardzo długo się utrzymuje na brwiach. Cały dzień, od momentu nałożenia do momentu zmycia, ta kredka jest na brwiach. No i też to, co jest w niej fajne, to po pierwsze, że z jednej strony mamy taki wykręcany ołóweczek, którym możemy fajnie narysować nawet jakieś pojedyncze włoski, których nam brakuje. Natomiast jeśli się bardzo śpieszymy i chcemy tylko podkreślić brwi, to z drugiej strony jest taki cień w gąbeczce, którym wystarczy przejechać po właśnie brwiach i on wypełnia te wszystkie takie jakieś luki między włoskami. Kredka nie jest droga, bo ona w standardowej cenie chyba kosztuje coś około 200 zł. Jeśli jest na promocji, to już w ogóle jest fajnie. Jest wydajna, bo ja ją używam już prawie miesiąc, prawie codziennie, bo mam dni, kiedy w ogóle się nie maluję, to wtedy jej nie używam, natomiast kiedy się maluję, to właśnie ją używam. Jedyną wadą, którą zauważyłam w tej kredce, to jest to, że jak ją wkręcam i czasami się zagapię i wkręcę ją za mocno, to tam jest chyba jakaś taka sprężynka, która właśnie jest pod tym wkładem i ten wkład po prostu mi wyskakuje z tej kredki, co już mi tak się zdarzyło 2 razy, że ten wkład mi wyskoczył z tej kredki. Spadł na podłogę, na szczęście się nie złamał, bo jeśli by się połamał, to po prostu byłabym bardzo, ale to bardzo zawiedziona, bo kredka naprawdę jest fajna i fajnie się właśnie, tak jak mówię, spisuje w codziennym makijażu brwi, wystarczy kilka pociągnięć, mamy wypełnione ładnie brwi i jesteśmy gotowe do wyjścia i tak jak mówię, kredka utrzymuje się cały dzień na moich brwiach, więc też jest super. Nie wiem, czy właśnie mi się trafił jakiś felerny egzemplarz, dlatego ten wkład wyskakuje, czy co się dzieje, natomiast mam nadzieję, będę się teraz pilnować, żeby przypadkiem mi znowu nie wyskoczył, bo obawiam się, że jak jeszcze raz spadnie na podłogę, no to po prostu się połamie. Także to był mój ostatni ulubieniec, który też właśnie gorąco polecam. I to byli wszyscy ulubieńcy. Jeśli miałyście któryś z tych kosmetyków, koniecznie dajcie znać, jak się u Was sprawdziły. Napiszcie mi też w komentarzach, co ogólnie u Was się sprawdziło w tym miesiącu, czy macie jakieś kosmetyki godne polecenia. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki w górę, jak zawsze będzie mi bardzo miło. Również zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa, pa!